Zdecydowanie pięknej świeżości sztuka. Naturalnie bardzo jasna, nawet taka lśniąca lekko. Z tej strony powinna być wyraźniej lśniąca, dokładnie tak. Proszę Państwa, natomiast nasza ocena stanu jako stan drugi tego banknotu ze względu na dwa złamania wchodzące obydwa w pole zadrukowane prawego narożnika. Natomiast ogólnie pomijając je, naprawdę wyśmienita sztuka. Dość prosta górna krawędź i te boczne, chyba już tutaj bez uwag, ale niewykluczone, że ta górna krawędź jest troszkę nienaturalnie prosta, nienaturalna ostrość tych narożników, także niewykluczone, że może była poza tym ręcznym cięciem z epoki przy wycinaniu z arkusza cięta również w okresie późniejszym. Proszę Państwa, wygląda mi to właśnie trochę tak, jakby boczne krawędzie i dolne były bez uwag, natomiast górna jakby była cięta. To, co mi przychodzi na myśl bardzo tak na szybko, proszę Państwa, to jest mały bilet. Rzadko się zdarza, żeby one były łamane, gdyż trzeba celowo użyć sporej siły, żeby złamać tą tekturkę przy tak niedużym rozmiarze. No, oczywiście nie jakiejś dużej siły, ale to nie jest takie, że się robi to z przypadku. I ta górna linia cięcia daje mi o tyle do myślenia, iż na rynku dość regularnie pojawiały się nierozcięte paski 10 groszówek po 3 sztuki, liczone jako złotówka obrachunkowa w epoce, gdyż złotówka jako podstawowa jednostka rozliczeniowa jednocześnie w insurekcji została wprowadzona jako ostatnia 1 listopada, a 6 listopada upadło już powstanie, czyli ona nie zdążyła się rozproszyć w obiegu, obecnie jest najrzadszym banknotem insurekcyjnym. Natomiast wcześniej radzono sobie zapewne w ten sposób, iż złotówka liczona wówczas jako 30 groszy była używana w postaci pasków nierozciętych 3 sztuk 10 groszówek. I co za tym idzie? Już jeśli banknot jest dłuższy, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten narożnik dość łatwo mógł się złamać. Wtedy inny był rozkład sił. I widząc, że ta górna krawędź w moim odczuciu wykazuje cechy świeższego cięcia niż 3 pozostałe krawędzie, nie zdziwimy się, proszę Państwa, gdyby to był egzemplarz pochodzący z rozcięcia takiej trójki, gdyż przez kilka lat na rynku była taka sytuacja, iż te nieporównywalnie rzadsze tak naprawdę paski 3 nierozciętych 10 groszówek liczone w przeliczeniu na 1 10-groszówkę chodziły na rynku po prostu taniej niż pojedyncze 10-groszówki. Czyli niewykluczone, iż ktoś tutaj po prostu rozciął, ażeby uzyskać korzyść ze sprzedaży na sztuki wyższą niż paska. No, my tego nie popieramy, ale nie nam to oceniać, proszę Państwa. Ten banknot na pewno jest bardzo fajnym przedstawicielem, dokładnie takim, jak w epoce był, być powinien, czyli pojedyncza 10-groszówka ręcznie wycinana. 2 złamania narożnika, poza tym ładna prezencja. Pytaniem tylko pozostaje, czy górna krawędź nie jest cięta w okresie późniejszym. Niemniej banknot polecamy.